W dzisiejszym odcinku przeprowadzam audyt sklepu e, internetowego. Właściwie sklepu który, znaczy sklepu, który właściwie jest dopiero e, w produkcji. Chciałem Ci pokazać e, ten sklep, ten audyt z, z bardzo prostej przyczyny, dlatego, że jest to absolutnie niecodzienny e, biznes, moim zdaniem, i to nie jest coś, co trafia się bardzo często. Dlatego, że jest to sklep z gadżetami erotycznymi. Coś dla dorosłych, więc jeżeli nie masz 18 lat, przykro mi, nie powinieneś oglądać e, tego wideo. Generalnie, jaki jest cel tego audytu? Ja chyba mówiłem wcześniej o jednym z odcinków podcastu na temat w ogóle, co to jest audyt i dlaczego się go wykonuje i co daje. E, natomiast tu będzie po prostu pokazać Ci, w jaki sposób ja to przeprowadzam. A przy okazji zaprezentuję ten audyt Joachimowi. W ten sposób on będzie wiedział, co moim zdaniem jest fajne, a co jest niefajne w jego sklepie internetowym i dlaczego... Co może poprawić, żeby było, żeby było lepiej. Jak w każdym sklepie i sklepie internetowym, cel jest jeden właściwie ten sam, czyli sprzedaż. Im większa sprzedaż, tym lepiej, bo takie jest zadanie sklepu. Sklepy z gadżetami erotycznymi jest oczywiście ma specyficznego klienta, są to mężczyźni, są to kobiety powyżej 18 roku życia. Zazwyczaj, znaczy tak powinny być właściwie, chyba tak jest, takie przepisy są. Przynajmniej w Unii Europejskiej, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, że należy być pełnoletnim, zdaje się, w Polsce też. I, no, i jest to skierowane do osób, które szukają czegoś fajnego, żeby rozkręcić swoje życie erotyczne, swoje życie miłosne. Czy to z żoną, z mężem, z, z kochankiem, z kochanką, w jakiejkolwiek konfiguracji byście chcieli, lub nawet dla samych siebie. Dlatego no, dzisiaj analizujemy Erotic Shop, i wydaje mi się, że. Całkiem fajny, całkiem fajny materiał, także nie przedłużając. Zapraszam. Dobra, jesteśmy w sklepie Erotic Shop.pl zaczyna audyt. Pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie jest takie, że design tego sklepu jest bardzo atrakcyjny. Jest, jest, jest ładny, jest estetyczny, jest czytelny, są bardzo ładne kolory posiłkowałem się nawet opinią akurat mojej żony w tym wypadku, Marta stwierdziła, że jej się bardzo podoba. Moje pierwsze jakby skojarzenie było takie, że zazwyczaj sklepy, inter... sklepy z erotyczne, czy sklepy z, z gadżetami seksualnymi są w kolorach czerwonych, różowe, bo jest to naturalny kolor, który nam się kojarzy z pasją, z seksem, z erotyką. Tutaj mamy ten kolor złoty, czyli rozumiem, że jest taki bardziej luksusowy, być może bardziej bardziej właśnie taki troszeczkę top, top level, Podoba mi się. Jest ładny, jest ładny, jest ładny, estetyczny. Czarny i złoty budują bardzo fajny, bardzo fajny zestaw kolorystyczny, więc jest estetycznie, nie musi być zawsze czerwono lub różowo. Na, bardzo mi się podoba to, że informacje na dzień dobry są wy, wy, wy pokazane, czyli 14 dni na zwrot towaru, darmowa dostawa od 200 zł, bezpośredni informacje o, 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 o kontakcie bardzo łatwo się można skontaktować. No i jeżeli informacje, że wysyłamy w ciągu 24 godzin e, każde zamówienie, do tego wyszukiwarka, e, więc wszystko jest jakby w, w miejscu, gdzie powinno być, gdzie się tego należy, e, gdzie, się tego, e, gdzie się tego, spodziewam, e, koszyk informacje o, o moje, moje konto i e, i, i kontakt, czy jakby wszystkie informacje są tutaj. Następnie mamy no, slider, którego ja już wiele mówię, wiele razy powtarzałem, że ja nie jestem fanem sliderów, bo raz, że rozpraszają dwa, że właśnie nie spełniają swoje funkcje. Natomiast, natomiast na dole są jakby kategorie różnych, różnych produktów. To rozumiem, że to są jakby producenci rzeczy, produktów, które, które można kupić w sklepie, a następnie mamy historię i i newsletter. I jakby to jest, to jest homepage. I teraz, okej, okay, wiele, wiele rzeczy mi się podoba, i moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne. Diabł tkwi w szczegółach, i okazuje się to bardzo szybko. Pierwsza rzecz jest taka, żadna z tych nawigacji nie działa. Wszystkie z tych kategorii, no to są linki, bo zazwyczaj to są, powinny być linki do kategorii automatycznie, ale żadna z, z tych linków nie działa. Zakładam, że jest to po prostu element, może jest to po prostu jeszcze niezbudowane do końca. Nie, więc, więc to nie działa. Natomiast za każdym razem wracam na stronę wracam na stronę główną. Kolejna rzecz jest taka, że np. w przypadku tej kontaktu, ten kafelek nie jest cały klikalny, tylko mogę tekst kontaktu. Natomiast ikonka już nie, a tutaj, w przypadku koszyka, czy mojego konta, te całe kafelki są klikalne. To powinno działać dokładnie w ten sam sposób. Ja nie jestem fanem fonta, który został użyty na tej stronie. Został użyty Open Sans, który jest no zwyczajnym i bardzo, bardzo zwyczajnym fontem. Nic nadzwyczajnego nie, nie, nie wnosi do tego designu. Jest chyba najpopularniejszy font, który jest dostępny w bibliotece, nie, w bibliotece Google. Jeżeli się nie mylę, to właśnie połowa, jeśli nie większość darmowych szablonów na WordPressie czy na, czy na e, Shopify, właśnie używa o, o, open sans, bo to jest bardzo prosty, bardzo e, łatwy, dosyć czytelny font, ale jest bardzo nudny, co powoduje, że jakby nie pomaga zbudować e, tego, tego stylu estetycznego, tego stylu wizualnego, no, który wydaje mi się, że nie powinniśmy, nie powinniśmy szukać. Szukałbym czegoś jakiegoś fajnego, jakiegoś ładnego, atrakcyjnego. E, Jakiegoś lubieżnego fonta, czegoś, czegoś fajnego. W porządku, ok. Um, brak czytelnej nawigacji. Mamy problem z nawigacją, ponieważ, okej, okay, no jest, jest tytuł, jest, jest logo, które moim zdaniem działa, jest ok, w porządku. E, znaczki mężczyzny i kobiety, właśnie na e, I natomiast nawigacja pozostawia wiele do życzenia. Mamy cztery jakby kategorie, cztery przyciski. Biżuteria ciała, które moim zdaniem jest jednym z elementów. Em, całej kategorii, czyli jednym z elementów sklepów. Promocje, czy, która jest zupełnie jakby osobną, osobną kategorią nowości, która jakby wchodzi w tę samą kategorię, co promocję, czyli promocje i nowości, czyli mamy nowe rzeczy promocyjne i blog, e, czyli rozumiem, że tam się będą znajdowały jakieś artykuły na temat nie wiem, instruktarze, manuale, albo e, jak rozbudzić życie seksualne e, swoje na przykład. Natomiast ten element jest jakby po prostu elementem składowym części tych wszystkich innych Nawigacji, produktów. No bo jeżeli na przykład zjedziesz tutaj, to mamy wibratory, mamy analne, mamy akcesoria, mamy BDSM, To wszystko są kategorii produktów. I tych, jakby tego tutaj w ogóle nie ma. Czyli nie jestem w stanie w ogóle wejść. Teraz na przykład, ponieważ nie wiem, chciałbym zobaczyć wibratory i nie jestem w stanie ich zobaczyć. Czyli okej, okay. spróbujmy wejść. Wejdę na biżuterię ciała i odpala mi się sklep. Czyli w tym momencie jest tak na sprawie, dopiero sklep i nawigacja mi pokazuje aha, tam. Dziwny ten string jest, ale w porządku. Więc tutaj mamy nawigację i zobacz, jesteśmy już w kategorii dla niej, co oznacza, że jakby tej kategorii tutaj w ogóle, w ogóle nie ma. Jeżeli teraz przejdę, kliknę tutaj na dla niej, to pojawiają się wszystkie inne produkty, które jakby są w tej kategorii. Czyli tutaj mamy zastosowaną, zastosowane grupy, filtry, hierarchię, hierarchię produktową. Natomiast brakuje tu jakiejś takiej czystej, czystej identyfikacji, co jest, co jest dla, dla kogo. Bo jeżeli kliknę teraz dom, to wracam z powrotem na stronę główną. I to i Teraz są, to są produkty dla niej. OK. Gdzie są produkty dla niego? Popatrz, tu jest na przykład link do strony głównej, który jest w środku pomiędzy pomiędzy wszystkimi, czyli tu jest wielki problem jakby z ustawieniem, ustawieniem nawigacji menu. Ja już kiedyś wspominałem o tym w jednym z poprzednich odcinków, że jeżeli chcesz zbudować dobrze, dobrze funkcjonujące menu, nawigacje, zwłaszcza w sklepie internetowym, to należy przeprowadzić research, takie ćwiczenie, które się nazywa card sorting, czyli sortowanie kart. Generalnie polega to na tym właśnie, że grupujemy grupujemy sobie podstrony w konkretne podkategorie czy w konkretne kategorie. W ten sposób tworzymy, tworzymy grupy podstron, które tworzą jakby większą, większą całość, większy sens. I teraz na przykład tu zaczęło się, mamy dla niej i do tego zakładam, że to należy do tego, ponieważ tu znowu brakuje jakby czystej nawigacji, czystej i, i, i zróżnicowania co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Powiedzmy biżuteria ciała, wibratory, zakładam, że są dla niej. Następnie mamy znowu nadkategorię główną dla niego. Następnie mamy kategorię bielizna i teraz nie wiem czy to jest bielizna dla niego, czy dla niej, czy zupełnie zewnętrzna kategoria. Do wykorzystania jest kolejna kategoria i teraz... No właśnie, jakby problem, se, straszny problem jest z nawigacją. Tutaj moim zdaniem powinno być lepiej to rozdysponowane w odpowiednie grupy produktowe. Możesz, przypuszczam, że możesz, możesz się posiłkować różnymi nie wiem, różnymi rodzajami seksu, różnymi rodzajami zabawek, różnymi różnym przeznaczeniem tych tych zabawek. I teraz tak, ponieważ wiele produktów będzie należało do wielu kategorii jednocześnie, tworząc różne podkategorie i nawet grupując je właśnie w różne grupy, dany jeden produkt będzie mógł zostać znaleziony w kilku miejscach, bo będą to produkty na przykład Będą, będą produkty dla par, ale będą też produkty dla kobiet tylko, będą produkty tylko dla mężczyzn, będą też produkty, które służą na przykład, nie wiem, e, zabawie w trójkę, a będą zabawy e, dla, produkty tylko dla przykład dla zabaw kobieta i kobieta lub dla faceta i faceta. Więc różne stro, różne, różne grupowania tych produktów będą, natomiast musisz zwrócić uwagę na to, że użytkownik wchodząc do sklepu, szukając danego produktu, nie zawsze będzie wpisywał w wyszukiwarkę e, nazwę danego produktu, czego szuka, bo on nie zawsze wie, czego szuka. On może szukać e, inspiracji. Może chcieć zobaczyć jakie produkty są do dyspozycji i w ten sposób e, spróbować e, powiedzmy dowiedzieć się okay, co by było dla mnie fajne. Wchodzę do sklepu i zaczynam sobie przeglądać, przeglądać zawartość sklepu, żeby dowiedzieć się okej, okay, to i to mogę sobie e, nabyć. I teraz tak. Jeżeli jeżeli e, dany produkt będzie do znalezienia tylko w jednej kategorii, no to e, będzie użytkownik dużo cięż, ciężej to znaleźć. Natomiast na przykład jeżeli masz kategorię, dajmy na to, nie wiem, dla par, więc wtedy mamy powiedzmy parę, która sobie siedzi na kanapie e, czy w łóżku wieczorem, przegląda sobie taki sklep internetowy, zastanawiając się, co mogą sobie kupić, żeby e, sobie do, 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 dodać sobie zabawy w, w domu w łóżku. E, więc wchodzą na przykład w takie kategorie dla par i tam będą mieli różne rzeczy, typu, nie wiem, e, bie, bieliznę, będą tam na przykład jakieś akcesoria analne, będą tam rzeczy do, do, do igraszek, będą tam jakieś wibratory, będą tam jakieś sawki do pochwy, i różne przeróżne rzeczy. <laughs> Natomiast jeżeli, powiedzmy, tą samą stronę będą przeglądała, będzie przeglądała samotna kobieta, ona, ona będzie również poszukiwała na przykład produktów, które są, powiedzmy, dla kobiet, czyli wejdzie pod kategorię dla kobiet, gdzie znowu znajdzie wibratory, ssawki dla e, pochwy, bo na przykład już w tym momencie na przykład, nie wiem, elementy do graszek nie do końca będą dla niej, ponieważ ona jest na przykład samotna, prawda? Więc jakby zależnie od tego, skąd przychodzi użytkownik, jakie są jego preferencje, takiego produktu szuka, dlatego stwórz pod kategorię tych produktów według Oczekiwań użytkowników. I wtedy pogrupuj je. Wtedy te produkty mogą być różnie pogrupowane. I teraz, te, te jakby główna nawigacja, czyli te główne kategorie powinny być tutaj. Czyli ja bym tutaj znalazł dla niego, dla niej, nie wiem, bielizna, wibratory, zabawki analne, zabawki dla par, zabawki dla mężczyzn, zabawki dla kobiet, coś takiego. I następnie, i następnie wchodzisz do środka i masz różne, różne dodatkowe rzeczy. No w porządku, tyle, natomiast jeśli to jest jakby wstęp na temat ym, na, nawigacji. Wejdźmy w końcu w jakieś produkty, bo jak na razie to w ogóle żadnych produktów nie ma. I właśnie to jest też, też problem, który zauważyłem na stronie głównej. Brakuje mi tutaj produktów. Są kategorie, ale nie ma żadnych produktów, które były polecane, które byłyby jakieś na promocji, które byłyby jakieś, nie wiem, najlepiej, naj, najlepiej sprzedające się. Ja rozumiem, że sklep dopiero się zaczyna, otwiera, więc jeszcze jakby nie ma najlepszej sprzedaży, ale. W przyszłości na przykład mogłoby tam być kategoria: to są produkty najlepiej sprzedające się, nasze bestsellery. Bardzo często ludzie kupują na podstawie tego, co inni kupują, czyli społeczne do słuszności. Jeżeli wszyscy kupują to, no to znaczy, że to jest fajne, więc bestsellery będą fajne. Na przykład tak zwany featured product, czyli na przykład co ty polecasz jako, jako właściciel sklepu, co myślisz, że to jest fajne. Dzisiaj pokażemy ci na przykład, nie wiem, wibratory z podwójną końcówką, działając na baterkach Duracell, które nigdy się nie wyczerpią na przykład, więc nieograniczona stymulacja, nieograniczona, zabawa na bardzo długo i super. I teraz e, dostarczając, powiedzmy, produkty, które są na dzień dobry tutaj wyświetlone, znowu ułatwiasz użytkownikowi sposób e, eksploracji nawigacji po, e, po stronie internetowej. Teraz wróćmy tam, gdzie byliśmy, czyli byliśmy w e, podstronie menu. To jest kategoria do wykorzystania. No właśnie, teraz tak, okej, okay, wejdźmy, nie wiem, bielizna, okej, okay, w porządku, to mamy bieliznę, tutaj jest na przykład kostium, kostium e, Pięcioczęściowy Obsessiva Medica. Teraz powiedzmy, e, mam problem z nazwami, ponieważ to jest kostium pielęgniarki. Natomiast nazywa się to Obsesivo Medica, kostium pięcioczęściowy I nigdzie to w nazwie nie ma, że to jest kostium pielęgniarki. E, I teraz znowu, żeby pomóc w wyszukiwarce, żeby pomóc SEO, powinien nazywać produkty w taki sposób, w jaki ludzie będą te produkty wyszukiwać. Czyli jeżeli to jest kostium pielęgniarki, no to wpić, nazwij go, bo kostium. nikt nie będzie, nikt raczej nie będzie wpisywał Obsessive Medica w wyszukiwarkę, chyba że ktoś konkretnie z jeżeli ktoś poszukuje kostiumu pielęgniarki, no to wpiszę po prostu erotyczny kostium pielęgniarki. To musisz też wziąć pod uwagę. Podoba mi się tutaj informacja, że dany produkt jest na wyczerpaniu, czyli że powiedzmy jest go mało, co powoduje, że buduje tę świadomość. OK, produkt się może zaraz skończyć, więc jeżeli go chcę, to go faktycznie zamówię i to zamówię go szybciej. Cena jest jasna, widoczna. Do, przycisk do koszyka jest duży i, i złoty. Tu dużo elementów jest złotych. I... Na przykład, ten element, który zapytaj o produkt, jest jakby nawigacją, jest akcją tak zwaną wspierającą, to nie jest Twoim mandat primary call to action, secondary call to action. Więc niekoniecznie musi być takie same jak przycisk do koszyka, dlatego że od, odsuwa troszkę, od, od, odwraca uwagę od głównej akcji. Chcesz, żeby użytkownik skupił się na tym, żeby wykonał główne akcję, czyli dodał produkt do koszyka. To mógłby być na przykład być jako secondary button. No w porządku. Dostawa od 11 zł za pomocą e, paczkomatu w porządku. E, dodaj do przechowalni, czyli mogę dostać sobie, dodać sobie na później. E, Mała ikonka na przykład serduszka, e, czy byłoby, byłoby fajne, albo na przykład dodaj do ulubionych, mm, byłoby też fajne, bo ponieważ wtedy, wtedy jakby jest to, jest to bardziej czytelne. Ponieważ pamiętaj o tym, że e, w nawigacji, jakby na, w internecie, nie, nie funkcjonują tylko teksty, funkcjonują również, e, i, rów, również ikonografia oraz Obrazki, rozróżnicowanie różnych elementów za pomocą koloru tekstu i ikonografii pozwoli lepiej zaobserwować, lepiej zrozumieć kontent, który jest na stronie internetowej. Tak jak ty masz na przykład ocenę 5 gwiazdek, to jest bardzo czytelne i jasne, że daje ci na przykład 5 gwiazdek za, za ten produkt. Natomiast tutaj, jeżeli nasz tekst dodaj do przechowalni, jest go bardzo łatwo przegapić, ponieważ wygląda jak każdy inny tekst. Jeżeli na przykład byłoby tu jeszcze czerwone, na przykład serduszko, dodaj do przechowalni, czy na przykład nawet dodaj do ulubionych. To, to wtedy będzie to, będzie to bardziej znaczące i będę wiedział, że ok, czyli sobie zapisuję na później, że gdzieś będę miał w swoim, w swoim notatniku, gdzieś w, pewnie w moim, w moim koncie te elementy będę mógł znaleźć i wrócić do nich na przykład później. Ok, mamy zdjęcie, jest dziewczyna, tak wygląda od przodu, tak wygląda od tyłu i tak wygląda tabela rozmiarów i ta na przykład zdjęcie jest za małe, tego kompletnie nie widać, nie jestem w stanie w ogóle nic przeczytać na tym zdjęciu, a poza tym to jest zdjęcie i nie jestem w stanie, no, no nic tu nie widzę, nie jestem w stanie nawet tego zoomować, bo to jest jakby właśnie, ten, to jest ta wersja obrazka na pełny, na pełny ekran. Te zdjęcia są stosunkowo małe, co nie jest najfajniejsze, bo fajnie jest, jeżeli zdjęcia w e-commerce są duże. Wtedy faktycznie jesteś w stanie sobie przyjrzeć się produktowi. Ja o tym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków na temat właśnie e komersu, że zdjęcia, jeżeli są duże i, i to lepiej zwracają uwagę, pozwalają sobie naprawdę wylepiej sobie wyobrazić produkt, no bo kupując w internecie patrzysz tylko właśnie e, na ekran I, i nie możesz dotknąć produktu, nie możesz dotknąć materiału. Im bardziej, e, im więcej detali zaprezentowanych jest w, w produkcie na, na zdjęciu, tym lepiej. Natomiast tu mamy tylko dwa zdjęcia. E, Taką sprawę, no okej, okay, no widzę tą dziewczynę, wyobrażam sobie, że moja żona będzie w tym, e, tym dzianku tym wyglądała. Sexy. Tutaj mamy opis. No i powiedzmy, trochę się rozjechał ten, ten opis, bo teraz tak. To wygląda jakby ze mnie niedokończony. Tu mamy pewne, pewne ważne elementy, czyli powiedzmy tak zwane featured elements. Detale, detale danego, danego, danego produktu. Strasznie jest to rozstrzelone, to jakby źle, źle złe ustawienie jest. Na stronie, natomiast tutaj na przykład właśnie brakuje tego. No, brakuje rozmiarów. I ja nie jestem w stanie teraz sprawdzić, jak, w jaki sposób, e, jaki ten, ten rozmiar ma, jaki ten produkt ma rozmiar, czy on będzie pasował mm, na moją kobietę, czy nie. E, w porządku tutaj opinie, czyli. Aha, tu klikam. Mam tylko zalogowanie, a Ja nie jestem zalogowany. A i, no tu jeszcze jest polec znajomemu z, z serduszkiem. Okej, okay, w porządku. Yy, Widzisz, teraz na przykład tak, to serduszko wolałbym mieć tutaj, a polec zajomem powinno być ze strzałką taką na zewnątrz, że na przykład wtedy otwiera się po prostu, zamiast yy, otwiera się e-mail, lepiej byłoby na przykład, gdyby było opcja do share i wtedy na przykład wrzucasz to na Facebook, na Twittera, yy, kopijesz linka po prostu, yy, zwłaszcza, zwłaszcza na, na telefonie, wtedy to bardzo, yy, bardzo fajnie yy, działa. No OK. No dobrze, tu mamy różne produkty. No to sprawdźmy teraz. Pielęgniarka. Ok, jest auto uzupełnienie, co jest fajne. Pielęgnia. Pielęgniarka. Jeżeli wpiszę pielęgniarka, to co dostanę? No właśnie, i nie dostaję kostiumu, który przed chwilą oglądałem. Natomiast dostaję obsesję w kostium pielęgniarki tu. A co z tamtym kostiumem poprzednim, który przed chwilą oglądałem? Dlaczego go nie ma? No właśnie dlatego, że prawdopodobnie nie ma słowa pielęgniarka. Ok, jeżeli wpiszemy ob... Obsessive przez 2s. Obsessive, To pewno powinny być wszystkie produkty firmy Obsesive. Tak, jest ich bardzo dużo. No dobrze. Ok, dziwne, że ten tekst się pojawia tak poniżej. To jest też jakiś błąd ustawienia tego pola wyszukiwania. Ale wszędzie. No dobra, w porządku. E, masturbatory, powiększanie piersi. E, kolejnym pro problemem z tych produktów, zwłaszcza, na, zwłaszcza takich pro zdjęć produktowych, jest to, że e, one wszystkie są na białym tle. Brakuje ich tutaj, e, brakuje tutaj kontekstu, e, kontekstu zdjęcia. Ja wrócę na chwilę do nawigacji, bo właśnie zauważyłem, w jaki sposób one są poustawiane, że tutaj jest jakby e, Kategoria, ukośnik, nazwa, zdaje się producenta i no nie jestem, nie jestem fanem tego. Okej, okay, tu jest maska czarna, sprawdźmy tą dziewczynę. Okej, okay. mamy maskę. Problem z zdjęć, zdjęć na białym tle jest taki, że one wyglądają czysto i... i... Takie zdjęcia wyglądają czysto i jakby dobrze je widać, bo są na białym tle, ale nie wyglądają, nie, wbudzą, nie budzą emocji. O właśnie, może tego szukam, nie budzą emocji. Brakiem kontekstu, przez co brak jakby sobie trudniej sobie wyobrazić rozmiar, skalę, użycie danego produktu. Jeszcze nie jest tak źle w przypadku na przykład tej, tej maski, no bo e, dziewczyna ją nosi na, na twarzy na tym zdjęciu, więc wiemy, że e, ta maska do, do tego służy. Natomiast e, były tam inne produkty, e, do których na pewno zaraz dojdziemy. I to jest na przykład, nie wiem co to jest. Vizu Indiscreet Cooling and Warming Nip Gloss. E, nie wiem czemu to ma nazwę po angielsku zamiast po polsku. E, I teraz... I teraz z zoomem zakładam, że to jest jakiś żel, który nakłada się na słodki po to, żeby nie wiem, ziębiło albo grzało. Super. Zdjęcia w ten sposób niczego nie o, ja się, Te Takie zdjęcia niczego nie pokazują, bo tak sprawę ciężko sobie wyobrazić, do, do, do czego to służy. Brakuje zdjęć kontekstu, czyli nie wiem, jak, jak to jest duże. Um, I fajnie byłoby, gdyby te zdjęcia było w kontekście, gdyby pokazywało. Użycie. Ja wiem, że tu jest dosyć neurologiczny temat, bo tam za chwilę będą zdjęcia erotyczne, więc do pewnego momentu należy, można pewne elementy tylko pokazywać. Natomiast kolejną rzeczą jest to, że nie ma na przykład filmiku, który mógłby, na przykład film mógłby pokazywać, w jaki sposób tego produktu używać i są różne sposoby, żeby to pokazać. Natomiast na białym tle, w takim kontekście jest bardzo ciężko sobie to jakby wyobrazić. No okej. Okay. Także byłoby fajne, gdyby te produkty miały wideo. Byłoby fajne, gdyby te zdjęcia były właśnie bardziej w kontekście, większe, czytelne, żeby można by się było im dokładnie e, przyjrzeć. Więc sprawdźmy może jakieś rzeczy. A bo teraz jesteśmy w tej kategorii. No to nawigacja mnie strasznie, e, strasznie mnie, nie pasuje mi ta nawigacja. Jest bardzo nieczytelna, jest bardzo ciężka w, w, uży w użyciu, e, ta funkcjonalność. Okej. Okay. Gwibi gwibi mini Tiffany mint. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Patrząc na kształt, też mi ciężko mi sobie to e, wyobrazić. I, I teraz zobacz, co się dzieje. Mamy produkt. Zakładam, że kobiety mogą wiedzieć, do czego to służy. Ja nie bardzo. E, inteligentna zabawka erotyczna. Wielka przyjemność dla mężczyzn jak i dla kobiet. O, dzień dobry. E, Zaprojektowane w Londynie. I teraz no. Ciężko jest mi jakby zrozumieć ideę produktu, ciężko jest mi wczuć się w ten produkt, dlatego że nie mam tutaj jakby informacji, nie mam jakby pokazane, nie wiem, produktu w użyciu, wideo, kontekstu. Jest po prostu produkt. I to jest największy problem na przykład sklepów internetowych właśnie, e, które próbują sprzedać produkt, który nie jest jakby produktem e, oczywistym, produktem, który możesz znaleźć wszędzie, typu nie wiem, banany które wiadomo do czego służą, natomiast to powiedzmy no, nie dla wszystkich to będzie e, jasne w porządku, dobrze, no dajmy coś do koszyka e, mam sześć produktów w koszyku e, podsumowanie koszyka, 6 produktów, do, dodałem sześć masek, już wcześniej kiedy bawiłem się, kiedy przeglądałem tą stronę e, dodałem sześć masek do, do koszyka e, bezpłatna dostawa, przechodzi do kasy i dostaję informację, że kurier będzie mi kosztował 12,5 zł. Przed chwilą dostaję informację, że przesyłka będzie za darmo. Tutaj jest napisane, że przesyłka powyżej 200 zł. jest za darmo. wydaję ja wydaje 215 ,94 zł. 94 grosze i dalej mi pokazuje, że kurier jest za darmo. Czyli tu jest gdzieś jakiś błąd w konfiguracji e, sklepu, i teraz e, nie odlicza mi e, kosztu wysyłki. Kolejną rzeczą, którą ja nie rozumiem na w polskich sklepach internetowych, jest zróżnicowanie przesyłki na podstawie nazwy firmy, która tą przesyłkę dostarcza. Dla mnie jest istotne w przypadku przesyłki dwie istotne dwa elementy są dla mnie ważne. Pierwsze, jak szybko przesyłkę dostanę? Drugi, ile ta przesyłka kosztuje? Ja na przykład jestem ku Ku klientem Amazon Prime i płacę Amazon Prime subskrypcję za to, żeby dostawać przesyłki z Amazona zawsze następnego dnia. Nieważne, kiedy zamówię, zawsze następnego dnia ta przesyłka do mnie przyjedzie. Jeżeli zamawiam w jakimś innym sklepie internetowym, to chcę wiedzieć, kiedy ta przesyłka dojedzie. Czy przyjedzie jutro, czy przyjedzie w ciągu trzech dni, czy przyjedzie w ciągu tygodnia. I teraz, zależnie od tych trzech wartości, będzie, różna będzie cena przesyłki. Powiedzmy, niektóre sklepy jeżeli, powiedzmy, oferują, nie oferują darmowej wysyłki od razu, czyli na przykład trzeba przekroczyć jakiś próg, żeby osiągnąć darmową wysyłkę, tak jak na przykład tutaj jest 200 złotych, dajmy na to, oferują tak, darmo, przesyłka w ciągu jednego dnia to jest przesyłka ekspresowa, kurierska, kosztuje, powiedzmy, 7,99 funtów akurat, bo robię zakup w Wielkiej Brytanii. W przypadku na przykład przesyłki tak zwanej standardowej, czyli tam, powiedzmy, 3 dni robocze, no to to jest powiedzmy, dajmy na to 4,99, a jeżeli chcesz przesyłkę ekonomiczną, no to jest za 2,99, a ona przyjedzie dopiero do Ciebie za tydzień. I to mi daje jasne i czytelne informacje na temat tego, czego się mogę spodziewać, wybierając daną przesyłkę. Tutaj mam do wyboru paczkomat, czyli to jest chyba to pudełko, że idę, idę, mogę sobie odebrać z jakiegokolwiek tam punktu e, w mieście. Kurier DHL albo Poczta Polska, które są różni różnią się 50 groszy, i ja nie mam żadnego pojęcia, co mi to daje. Dlaczego mam na moją paczkę przywieźć kurier, a dlaczego mam na moją paczkę przywieźć e, listonosz. Okej, okay, do tego jeszcze to jest listonosz kurier, który w ciągu 48 godzin, ale kurier DHL to znaczy, że co? Płacę 50 groszy za ekstra za co? Nie widzę w ogóle wartości. Nie rozumiem. Mo, znaczy, okay, w porządku, ja nie mieszkam w Polsce, nie używam polskich kurierów, więc nie wiem, czego się spodziewać. Natomiast ja chciałbym tutaj wiedzieć, że ta dostawa będzie na przykład jutro i płacę za nią więcej. Ta dostawa będzie w ciągu dwóch dni i płacę za nią mniej. I wtedy to jest dla mnie jasne i czytelne. Kolejną rzeczą, której nie potrafię, e, nie, nie znoszę nie potrafię zrozumieć na polskich sklepach, jest ilość możliwości płatności. Przelew natychmiastowy z Twojego banku. Dlaczego ja mam wybrać przelew? To jest, to jest bardzo nie, nie, nieekonomiczny, bardzo powolny sposób płatności. Wszystkie banki, które tu są, e, mogą dokonać płatności. Ja chciałbym dokonać płatności jak najszybciej i jak naj, naj, najłatwiej. A Dla mnie w tym momencie najłatwiejszy sposób płatności jest za pomocą Apple Pay. I to można zrobić zarówno w, na stronie, w stronie, na desktopie, jak i na stronie telefonii, jak i w aplikacji. Apple Pay, Google Pay, nawet PayPal są najszybszymi metodami płatności. I to byłby dla mnie pierwszy, pierwszy wybór. Kolejnym wyborem będzie płatność kartą, dlatego że ja mam na przykład numer karty zapisany w przeglądarce, więc automatycznie, m, znaczy nie tyle w przeglądarce, ale ile w mojej aplikacji do zapamiętania haseł i ona automatycznie mi wypełnia numer mojej karty. Nie muszę tego, tego wpisywać. Więc przyspieszenie, natomiast dokonywanie, transferu przelewu, na, przelewu z banku, logowanie się do banku po to, żeby wykonać przelew, jest strasznie e, koszmarne i długie. Lubię metodę płatności BLIK w Polsce i czasami używam tej metody, jeżeli kupuję coś w internecie w Polsce i BLIK mi się podoba, jest fajny, jest, jest dosyć, dosyć wygodny i y, y, y to lubię. I wydaje mi się, że BLIK, Apple Pay, Google Pay byłby w zupełności, y, no i może płatności kartą, czyli by, zdaje się, te przelewy 24 byłyby w zupełności wystarczające. W porządku, wybieram płatności, nie wiem, niech będą te przelewy. Przechodzimy do zakupu. Okay. Nie mamy jeszcze konta, zarejestruj się, złóż zamówienie albo zaloguj się. Zaloguj się przez Facebook, zaloguj się przez Google. Ta strona jest dla mnie strasznie strasznie dużo się tu dzieje. Strasznie dużo informacji e, tu jest widocznych. Nie wiem po co aż tyle tego tu jest. E, znaczy, ja bym, inaczej. ja bym to inaczej zaprojektował. Oni będą się teraz rozkładać roz, 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 roz na czynniki pierwsze, jakie, jakie są to zalogowo. E, zaprojektował. Ale dobrze, chcę zrobić zakupy przez bez rejestracji. Złóż zamówienie. Okej, okay, podaj e-mail. No to niech będzie ktoś, e mailcom Imię będzie ja, nazwisko Kowalski, niech będzie Kowlaski nawet, 66666666. 666, 666, 666. Osoba prywatna, ulica Nowa 3, kod pocztowy 2322 albo czy miasto, a niech będzie Warszawka. E, Okej, okay. punkt odbioru. Co to jest punkt odbioru? Ale dlaczego punkt odbioru? Ale ja chcę, żeby do domu przyszło. To ja nie mogę mieć dostawy do domu? To ja nie rozumiem teraz. Dlaczego to nie ma? Dlaczego nie ma tu wstecz? Nie ma opcji wstecz tej. Wchodzę. Do, do twoich danych brakuje opcji wstecz. Nie mogę wrócić do koszyka. Ale ja chcę wrócić do koszyka. Dobrze udało się. Okej, okay, no jeśli wybiorę pocztę polską, to wtedy będę mógł dostać za, 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 zamówienie do domu. A, szkoda, że nie Nie, nie utrzymało danych. No dobrze, zrobimy jeszcze raz ktoś. Małpa. E-mail.com, imię Jan, nazwisko. Tym razem piszemy porządnie. Kowalski, numer telefonu 676, wprowadź 976. No właśnie, za szybko nacisnąłem klawisz, tabulator. E, ulica domu nowa 3, kod pocztowy 23233, miasto Warszawka. Warszawa, nie Warszawka. E, I co, jest na punkt odbioru, wybierz? Dlaczego nie mogę. Dlaczego nie mogę mieć dostępu do wysyłki za... wysyłki do domu? To mnie to bardzo zaskoczyło w takim razie, że nie mogę... E, nie mogę dostać... nie mogę wysłać jakby tego do... do, do domu. Spodziewałem się, że, że... jednak będę mógł. Dobrze, no to... nie wiem... Żabka. Inny adres wysyłki. Nie no... No dobrze, podsumowanie. O, ta gwiazdka tutaj jest bardzo za daleko. I tu w ogóle nie widać. Ona jest w ogóle tutaj w tej kolumnie do lewej strony, a powinna być, powinna być koło tego checkboxa. W ogóle te, te elementy są zbyt blisko siebie, ale to, to jest znowu problem jakby z ze strukturą, z, z tym jak ten sklep, ten element jest zbudowany. Eee, więc to jest duży problem. Ok, podsumowanie. I nadal mam koszt dostawy 12 zł, a powinno być za darmo, bo za zamówienie powyżej 200 zł. Zmień. O, ok, potwierdzam zakup. Opłat zamówienie. Numer zamówienie zamówienia: 11. Ok, przycisk poniżej. Nieaktywne konto partnera w porządku. Czyli rozumiem, że strona jeszcze nie do końca działa. D okay. w porządku. E tak, jak widzisz, jest kilka problemów, jest kilka elementów, które należy tutaj za, zaadresować. Jednym z elementów, które na, na pewno też warto zwrócić uwagę, fajnie, że oferujesz zapis do newslettera, ale dla użytkowników sklepu e-commerce, zapis do newslettera jest warto, wartościowy wtedy, jeżeli coś mu za to dajesz, bo nikt nie chce dostawać nic maili ze sklepu z informacjami o wszystkich promocjach, które się odbywają w sklepie, jeżeli na przykład nic im tego nie, nie, nie dasz za zamian, na przykład 15% zniżki. Na zakupy 10% albo na przykład, e, nie wiem, darmowa przesyłka, darmowy produkt albo coś takiego. Więc daj jakiś benefit, jakiś, jakiś gadżet, jakiś free, e, coś free za to, że się ktoś zapisze do Newslettera. No bo do działa jak magnes, prawda? E, w porządku. E, teraz, tak, dla porównania, chciałem Ci pokazać sklep, który. E, Niedawno znalazłem w, tutaj w Wielkiej Brytanii, właśnie dokładnie twoja branża. To jest Love, Honey. I to jest sklep, który ostatnio staje się dość popularny w tym, w tym sektorze w Wielkiej Brytanii. Teraz zobacz na strukturę. Jest bardzo podobna, jakby frontowo do, do twojego sklepu. Przejdźmy z powrotem na, na front. Czyli mamy nawigację, mamy jakieś grówne, główne produkty, które są na dzień dobry promowane. I teraz zobacz co się dzieje. Jest, nie ma slajdera, tylko jest jakby to, co oni promują. Perfect match for you and your design. Sex jest lingerie, bondage, better sex. Czyli mamy cztery różne kategorie. Informacja na temat darmowej dostawy powyżej 40 funtów. Wyszukiwarka, która jest jasna, czytelna i wielka. Serduszko, czyli właśnie to są to miejsca, gdzie masz rzeczy ulubione, czyli zapisane. Kategorie, które następnie zobaczę w jakiś sposób się rozwijają. Czyli mamy, to, właśnie to jest dużo kategorii. Na dzień dobry jest główna kategoria, i pod nią są podkategorie. Natomiast powiedzmy, mamy, nie wiem, Sexy Lingerie, a pod spodem masz bestsellers. to co ludzie kupują. New, czyli coś, co jest nowego. Lingerie Sets, i wchodzimy w kolejną podkategorię. Sexy Plus Size 18, czyli dla troszeczkę bardziej puszystych. Bras and bra sets. Sexy Knickers, czyli tylko majteczki. I do tego jeszcze informacja o tym, że mamy 50% off na niektóre produkty. Te wszystkie informacje w jednym miejscu zgrupowane. I teraz, jeżeli ja na przykład chciałbym poszukać sobie jakiejś fajnej zabawki dla, do zabawy dla mnie i dla mojej żony jednocześnie, no to programy Sex Toys for Couples. Bardzo proste, bardzo szybka nawigacja. I teraz mamy wibratory dla par, phone Forplay play do, do zabawy do seksualnego, jakieś ringi i tym podobne rzeczy. Więc. Ta nawigacja to jest w dużo większy sposób rozbudowana, dzięki czemu jest łatwiej znaleźć produkt. Dodatkowo mamy bestsellers, czyli coś czego ktoś oferuje najczęściej kupuje, oferty oraz nawet zniżki dla studentów. A do tego są jeszcze advice, czyli w tym przypadku to byłby ten blog, prawda? Natomiast tu mamy po prostu nazywać to advice, czyli pewnie jak u, pewne rzeczy używać do czego pewne rzeczy służą. Jeżeli zjedziesz na dół, wchodzą, właśnie wchodzimy w kategorię, czyli na przykład tutaj mamy 50% zniżki na to, 50% zniżki na to, zapisz się na w newsletter i dostaniesz 15% zniżki, Tutaj mamy guide, następnie znowu mamy kategorie: Sex Toys, Sex Lingerie, Better Sex, Bondage, przeróżne kategorie. Sposób płatności: ClearPay, czyli kup teraz, zapłać później. Bardzo popularna metoda płatności w Wielkiej Brytanii ostatnimi czasy. Outlet, czyli coś, co jest powiedzmy z zeszłego sezonu, nawet do 70% zniżki, czyli innymi słowy, wyprzedaż, nowe zabawki bez salary. I teraz nawigując pomiędzy tymi elementami, po prostu już kategoriami wchodzę, widzę wiele produktów, które mogą mnie ewentualnie kategorii, które mogą mnie zainteresować. A następnie o, ostatnie przeglądałeś. To są produkty, które ostatnio, ostatnio przeglądałem. Klikałem. Dlatego jeszcze mamy tutaj Trust pilot, czyli społeczny dowód słuszności, recenzje od użytkowników. No dobrze, wybierzmy jakąś kategorię. Niech będzie. Sexy Lingerie, skoro byliśmy wcześniej w tej kategorii. No i mamy, znowu, wchodzimy do kategorii i mamy podkategorię. O, zobacz, sexy costumes. I tam znajdziemy prawdopodobnie naszą pielęgniarkę, czyli jest pielęgniarka. Wybieramy tą pielęgniarkę. I teraz e, zdjęcia są e, ładne. Do tego mamy jeszcze możliwość powiększenia, e, przy, 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 przyglądnięcia się bliżej. Osobiście wolę, jeżeli zdjęcie się otwiera na przykład na cały ekran, zamiast e, na większość. Na, na większości przeglądarki, niż w ten sposób takie powiększenie, bo nie jest to zbyt wygodne, zwłaszcza w telefonie. Ale zrobili tak. Teraz mamy jakieś opcje, aha, czyli wybór, wybór rozmiaru, recenzje, cena, dodaj do koszyka. Podobnie jak u ciebie, czy informacja o niskim stoku, że możesz skompletować ten look dodając sobie na przykład jakieś pończochy, czyli upsell żeby, żeby mieć więcej rzeczy, następnie informacja, jeżeli chcesz, chcesz, chcesz to dostać w środę, to zamów w ciągu 20-22 godzin, czyli wiem, że jeżeli zamówię teraz, to dostanę w środę, wiem, kiedy mogę się spodziewać przesyłki, bardzo fajna informacja. Podobne produkty, czyli e, coś, co oglądam to, ale możecie Ci spodobać coś innego, czyli na przykład jeżeli... Wybrałem to, ale zawsze mogę wybrać coś, coś innego. Następnie mamy, popatrzcie, jak w jaki sposób jest roz, rozbite, rozbite są informacje na temat produktu: jest key features i są cztery e, bullet points. Jest potem description, specyfikacja, są nawet wideo. E, więc wszystkie elementy są ładnie roz, rozłożone wizualnie na stronie. Jest ta hierarchia informacji, która mówi nam, co jest ważne, e, co należy do której grupy i gdzie pewnych informacji należy szukać. Następnie mamy recenzję klientów. E, Zadowolonych z użytkowania, i spójrzcie, mają pięć kategorii, pięć kategorii ratingu pod, pod, pod względem designu, sexiness, fit, value and quality. I teraz to nam da jakąś odpowiedź na temat tego, czy dany produkt jest fajny, czy nie. Mnóstwo recenzji. I teraz, tak, dodajmy do koszyka i zobaczmy, co się stanie. W porządku. Wow, deal of the day. Nie interesuje mnie, dostaje informację, że 19.20, 19.79 chcę dodać do koszyka w ciągu 22 godzin. I zobacz, jaką mam metodę. No, nawet jakieś kupony, choń i znalazło. Fajnie. Eee, znowu mamy upsale, czyli dodatkowe produkty, które może się, może, może ci się przy, mogą przydać. Informacja: darmowa dostawa w ciągu 2-3 dni. Darmowa, d jeżeli wydasz 40 funtów, czyli jeżeli wydasz 40 funtów, to darmo w ciągu dwóch, trzech dni dostaniesz przesyłkę za darmo, Dzienna, jednodzienna przesyłka, czyli w ciągu jednego dnia dostaniesz przesyłkę za 5,99, next day delivery, czyli na pewno jutro przesyłka dojdzie za 8 funtów i teraz nie jest napisane, kto Ci to wysyła, jest napisane, jaki sposób to otrzymać, jak szybko to dostaniesz, czyli otrzymujesz czystą informację, to, co jest dla Ciebie ważne mi potem jest informacja, że może dostęp do Post Office, klik on Collect i też jest dostępna, jakby te opcje odbioru też są dostępne. Natomiast dla użytkownika ważne jest, jak, jak szybko dostanie przesyłkę. Następne metody płatności: zapłać kartą, zapłać Apple Pay, zapłać Google Pay albo PayPal, tudzież Clear Pay. Nie wiem czemu te dwie opcje są niewidoczne. Co to jest? LoveHoney.com, nie wiem, co to za opcje. Nie wiem, czemu są niewidoczne. W każdym tutaj mieliśmy PayPal i o, Amazon, czyli może zapłacić nawet Amazonem. No to to już w ogóle e, kolejne metody płatności. Natomiast jakby najważniejsze są Apple Pay, Google Pay, zapłać kartą, PayPal i ClearPay, czyli rozłóż sobie płatność e, w czasie, zapłać później. E, bardzo bardzo fajne metody. Więc e, sugeruję ci na przykład przy, przyjrzeć się na przykład temu sklepowi e, po to, żeby zobaczyć w jaki sposób oni rozwiązali bardzo bardzo fajne elementy i e komarsu e e właśnie dokładnie z Twojej branży e i może dać da jakieś e pomysły. Natomiast jak moim zdaniem, punkt wyjścia jest, jest trochę do poprawienia, jest trochę do, e do, do zmiany, natomiast ta strona może być ładna, może się podobać, może być, może być fajna. E budujesz ładny design, e tym w tych kolorach to, to, to ładnie wygląda. Natomiast należy to troszkę dalej e dostosować. Experience. E i e komersowy, żeby użytkownikom się po prostu fajnie robiło tutaj, tutaj zakupy, poprawić te wszystkie linki. Także mam nadzieję, mam nadzieję, że coś Ci to pomoże. Jakieś te informacje, informacje na temat tego, co zaprezentowałem, będą, będą pomocne i dasz radę coś z tym zrobić. Także tyle ode mnie w kwestii, w kwestii audytu. Powodzenia, daj mi znać, jak uruchomisz sklep. OK, to by było na tyle jeśli chodzi o audyt sklepu internetowego eroticshop.pl. Mam nadzieję, że podobało ci, spodobało ci się to, co zobaczyłeś, że dowiedziałeś się czegoś ciekawego, w jaki sposób e, przeprowadza w jaki sposób analizuje e, sklep. i, A jeżeli sam prowadzisz sklep internetowy, no to może e, jakieś informacje, jakieś typy, które podałem właśnie Tutaj Ochemowi. Tobie również się przydadzą, to, Tobie również się coś e, spodoba. Ostatnio dosyć często poruszałem właściwie e-commerce, bo w poprzednim odcinku, e, w poprzednim wideo mówiłem o, e, o, o 10 elementach, jak poprawić design z, z sklepu internetowego. Także jeżeli nie oglądałeś e, lub nie słuchałeś w formie podcastu, bo, ten, bo te wideo są dostępne w formie podcastu, zobacz. Link oczywiście tu będzie poniżej e, w, w opisie tego odcinka. E, także razem te informacje na pewno pomogą Ci zbudować fajne doświadczenie E-commerce. I a na dzisiaj to tyle. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do następnego razu. Żegna się Piotr Stasiak. na razie. Cześć, cześć.